Za nami 56. uroczysta inauguracja Roku Akademickiego w Jeleniogórskiej Filii Uniwersytetu Ekonomicznego, która odbyła się 8 października. Quod bonum felix faustum fortunatum quesit. Oby ten rok akademicki był dla nas wszystkich pomyślny i szczęśliwy. W tej chwili w Filii będzie studiowało ponad 460 studentów. I zainteresowanie, a właściwie nabór w tym roku, i to mówię z pełną dumą, jest większe niż w tamtym roku. Co prawda o kilka procent, ale w kontekście tego, że na większości uczelni w tej chwili odnotowano spadek zainteresowania i ten nabór jest mniejszy, jesteśmy dumni z tego, co udało nam się osiągnąć. Jest to też wielkie wyzwanie, żeby utrzymać ten poziom w roku przyszłym i w kolejnych latach. Wybrałam tą uczelnię, ponieważ interesuję się ekonomią, lubię matematykę, więc uznałam, że trzeba coś z tym dalej robić. W przyszłości chciałabym być księgową, mieć własne biuro rachunkowe, więc uznałam, że ta uczelnia pomoże mi spełnić te marzenia. Kierunek wybrałam ekonomię, ponieważ chodziłem do technikum ekonomicznego i jakoś spodobał mi się ten kierunek i chcę po prostu dalej w nim być. Cały czas chcę iść w rachunkowość, mieć swoje własne biuro rachunkowe, więc pomoże mi kierunek i uczelnia w dalszym rozwoju. Historia jest taka, że wybrałem tą uczelnię z polecenia. Mój znajomy i moja mama do niej chodzili, znajomy dalej chodzi, a też wybrałem studia, chciałem studiować przede wszystkim, żeby się czegoś dowiedzieć więcej o finansach, ponieważ ostatnio zacząłem się interesować inwestowaniem. Mam nadzieję, że ta uczelnia pomoże mi dopiero wybrać to, co chcę robić w życiu. Patrząc wstecz, filia naszego uniwersytetu, wcześniej to był wydział, wykształciła wielu wspaniałych specjalistów. Nasi absolwenci filii pracują dziś w wielu miejscach, w wielu organizacjach, zarówno w sferze biznesu, jak i w obszarze samorządowym. Jest to olbrzymi kapitał, który z powodzeniem wykorzystujemy, będziemy wykorzystywać i który z powodzeniem służy na potrzeby regionu, na potrzeby miasta Jeleniogóry. Mamy w tej chwili 3 kierunki. 2 to są takie, które już są z nami od kilku lat, czyli ekonomia biznesu i finanse. 2 to jest zarządzanie w nowoczesnej gospodarce. A w tym roku otworzyliśmy, i to jest taka odpowiedź na wymagania rynku, nowy kierunek, który się nazywa logistyka i marketing. Zaczynamy nowy rok akademicki. Czas kawy na litry, spania, jeszcze 5 minut i ciągłego pytania. Czy to będzie na egzaminie? Ale spokojnie, damy radę. To dla mnie ogromny zaszczyt stanąć dziś przed Wami i przywitać Was na inauguracji nowego roku akademickiego. Dla niektórych z Was to początek nowego rozdziału. Pierwsze kroki w nowym środowisku, pełnym nieznanych jeszcze wyzwań i możliwości. Dla innych to kontynuacja dotychczasowych starań i dalsze rozwijanie własnych pasji. Bez względu na to, studia to czas, który wymaga od nas nie tylko wysiłku intelektualnego, ale także zaangażowania i samodyscypliny. Będą przed nami wyzwania, momenty pełne pracy i poświęcenia, ale jednocześnie to okres pełen możliwości, inspiracji oraz niezapomnianych doświadczeń. Chcemy przekazać dobre praktyki. Chcemy pokazać młodym ludziom, że praca w logistyce jest ciekawa, jest przyszłościowa, ma wiele rozmaitych aspektów, wiele rozmaitych możliwości. Chcemy pokazać, że to nie nudne siedzenie przy biurku czy nudne jeżdżenie samochodem, ale tak naprawdę wieloaspektowa, wyzwaniowa i myślę, że z taką dozą również przygody praca. Życzę studentom, naszym wspaniałym studentom, żeby byli zawsze zadowoleni z tego, że wybrali studia u nas, żeby zobaczyli, że to przyniosło realne korzyści i żeby umieli skorzystać z tego, co oferuje uczelnia, bo to są nie tylko wykłady, to jest wiele innych aktywności i żeby cieszyli się też życiem studenckim, bo ono też jest bardzo ważne. A podczas uroczystości wręczono także liczne nagrody i wyróżnienia.